Kochane sąsiady, wesprzyjcie Janusza w drodze do sławy. patronite.pl / nosem Janusza. Powstrzymaj Janusza od brania chwilówek. Nosem Janusza. Kiedyś kurła było, wow, wow, wow. Teraz nie ma i nie będzie. Kiedyś było, teraz nie ma i nie będzie i nie wróci więcej już. Nosem Janusza. Nazywam się Janusz Opijo. Dla niektórych Janusz, a dla innych Pan Janusz. Ale to głównie dla dozorcy, bo tylko on mnie szanuje. Moja historia zaczyna się jak milion innych historii. Urodziłem się, uczyłem, słabo, bo słabo, ale jednak. A potem pracowałem. Najpierw za komuny w państwówce. Kurwa, kiedyś to było. Potem w nieszczęsnych czasach kapitalizmu u prywaterza. Tyram u niego do dziś. Dzień w dzień, noc w noc, weekendy, święta i nadgodziny. A to wszystko za najniższą krajową, której czasami nie wypłaca i muszę brać chwilówki. Dlaczego wam to mówię? Nie wiem, ale nie wiedziałem jak zacząć. Zmierzam do tego, że sąsiad to menda. A dlaczego? Zobaczcie sami. 24,5 godziny wcześniej. Janusz, prądu nie ma. Widzę. To napraw. Jesteś elektrykiem. Elektrykiem? To ja jestem w pracy u prywaciarza, tfu. W domu to ja odpoczywam. A kotlety na obiad chcesz? No chcę, kurwa. Co to za pytanie? To napraw. Staranie boskie z tą kobietą. To napraw, tam napraw, śmieci wyrzuć. Kurwa, co jeszcze? 25 lat męczarni. A mogłem być jak Jarosław Kaczyński. Przystojny kawaler w sile wieku. Wszystkie panny jego. Polska u stóp. Tylko te koty, kurwa. Jeszcze mnie szantażuje, kurwa. Napraw, albo nie będzie kotletów, kurwa. Jak umrę z głodu, to kto cię utrzyma? O kurwa. Sam się naprawiła. Kurwa, ja to jestem, mówiłem, to trzeba na spokojnie. Niepotrzebnie z kanapy schodziłem. O kurwa. Sąsiad kupił Passata z salonu. 2017 rok. Ciekawe skąd miał na to pieniążki, kurwa. Pewnie ukradł złodziej jeden. Pik, pik. Sąsiad. Nie patrz tak, bo Mila kieroczami zadrapiesz. O ty mendo, już ja cię urządzę. Piotr, plan jest prosty. W nocy, jak już będę chrapał, bierzesz to wiadro z farbą, wychodzisz na balkon i wylewasz na samochód pod naszym balkonem. Jasne? Ale tatę? Kurwa, nie denerwuj mnie, bo będziesz miał zakaz na komputera do końca życia. Niech sobie menda nie myśli, że tak można sobie mieć nowy samochód kradziony. Kurwa, złodziej jeden. Złodziei trzeba piętnować. No, jak tam panie sąsiedzie się nowe cudo sprawuje? Nikt lakieru nie zarysował jeszcze? Wie pan, ludzie tu zawistne świnie są. Zobaczą takiego nowego pasacika i zaraz ich ktoś podkusi, żeby tylko drugi miał gorzej. A wiesz pan co? Masz pan rację. To samo se wczoraj pomyślałem i przeparkowałem moje cudo w inne miejsce. No, nie przejmuj się sąsiad. Ludzie to są kurwa mędy. Zaraz. Co? Przeparkowałeś? Kurwa. Sąsiad, ty mendo. No dajże już spokój, złaź z tej pętli.
Jak mam żyć, skoro mój pasat ma kolor jak jakiś homo sapiens? Kurwa, no przecież łupiorę. Co kurwa? Pasata łupierze z czym? Wodą z proszkiem. Wodą z proszkiem? To w sumie może się udać. Subskrybuj już teraz i bądź na bieżąco. Nie zapomnij subskrybować kanału animatora Soccer Life. Cześć.